wystąpieniach przewidujemy pytania. Z uwagi na ograniczony czas prosimy, żeby po jednym pytaniu na redakcję w pierwszej kolejności w temacie. Także zapraszam. Proszę, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie. Szanowni państwo, gdy obejmowałem funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji, mówiłem, że będziemy chcieli przyjrzeć się dwóm ekscesom, wydarzeniom, które miały miejsce w Komendzie Głównej Policji za czasów naszych poprzedników. Wyniki kontroli dotyczącej granatnika, słynnego granatnika, państwo poznaliście miesiąc temu. Mieliśmy wtedy okazję, my jako kierownictwo resortu, odpowiadać na wasze pytania. Jak wiecie, skierowaliśmy wtedy zawiadomienia do prokuratury. Ale mówiliśmy też, że czekamy jeszcze z ewentualnymi kolejnymi zawiadomieniami do czasu zakończenia kontroli lotu śmigłowca Black Hawk na imprezę w Sarnowej Górze w powiecie, w okręgu płocko-ciechanowskim, co w tej opowieści, jak państwo wiecie, nie jest bez znaczenia. Mówiliśmy wtedy, że będziemy też wyciągali kompleksowe wnioski dotyczące tego, w jaki sposób w Komendzie Głównej Policji i także w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych te dwie sprawy badano, a może raczej jak tych dwóch spraw nie badano. Dziś przychodzimy do państwa z wnioskami po audycie tego incydentu z Black Hawkiem. Drogiego incydentu dla polskiego podatnika, incydentu, który na wiele miesięcy wyłączył z użycia policyjny Black Hawk. W związku z przeprowadzoną kontrolą chciałem poinformować państwa, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji złoży dwa kolejne zawiadomienia do prokuratury dotyczące wydarzeń, które miały miejsce w Komendzie Głównej Policji. Jedno z tych zawiadomień dotyczyć będzie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pana Macieja Wąsika, i o tym za chwilę będzie mówił pan minister Czesław Mroczek. Drugie natomiast będzie dotyczyć jednego z pracowników szefa biura kadr, pana Siekierskiego, który tak się złożyło, że jako rzecznik dyscypliny nadzorował procesy wyjaśniania zarówno kwestii Black Hawka, jak i kwestii granatnika. I zdaniem kontrolerów, i także prawników współpracujących z ministerstwem, sprawa jest oczywista. Te działania były podejmowane tak, aby sprawę zamieść pod dywan, aby osoby odpowiedzialne i za proces decyzyjny, i za samo sprawstwo tych wydarzeń nie poniosły żadnych, ale to żadnych konsekwencji. Będziemy zaraz mówić o tym także, w jaki sposób te działania kontrolne były prowadzone, a może w jaki sposób też lekką ręką rozdawano pieniądze publiczne. Natomiast z pełną odpowiedzialnością, bo to należy powiedzieć, chcemy podkreślić, że nie jest rolą policyjnego śmigłowca uczestniczenie w politycznych imprezach jakiegokolwiek polityka, nawet jeżeli jest on sekretarzem stanu w MSWiA. I procedury w tym zakresie wydają się dość oczywiste, jasne i one zadziałały na początku. Pan wójt, który zwrócił się z prośbą tego Black Hawka, pierwotnie z Komendy Głównej Policji otrzymał odmowę. 28 marca Komenda Główna Policji odmówiła wysłania Black Hawka na tą imprezę, mówiąc, że ten Black Hawk będzie miał inne zadania operacyjne. Także wydawało się, że komenda postąpiła słusznie. Ale decyzję tą zmieniono. Decyzję tą zmieniono na 4 dni przed planowanym eventem, kilka miesięcy po tej pierwotnej odmowie, a dokładnie 16 sierpnia, na 4 dni przed planowanym wydarzeniem. Zmieniono, wszystko na to wskazuje, na potrzeby polityczne. O tym powie za chwilę pan minister Czesław Mroczek,
a ja jeszcze Państwu potem kilka słów o przeprowadzonych kontrolach i w jaki sposób te sprawy były zamiatane pod dywan w Komendzie Głównej Policji za czasów pana Szymczyka. Panie ministrze, szanowni państwo, ta sprawa z udziałem policyjnego śmigłowca na pikniku w Sarnowej Górze zbulwersowała opinię publiczną i w sposób oczywisty wpłynęła na obniżenie wiarygodności policji, dlatego że policyjny śmigłowiec poprzez swoje manewry w trakcie tego pikniku doprowadził do zerwania linii energetycznej i sprowadził zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi tam przebywających. Więc nie mamy tu tylko do czynienia z kwestią użycia niewłaściwego, nie dla potrzeb bezpieczeństwa państwa, tylko dla celów korzyści własnych, politycznych śmigłowca, ale jednocześnie mamy do czynienia z rzeczą niewiarygodną, że policja sprowadza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ale trzeba, tak jak pan minister Kierwiński zaznaczył, podać tło tych wydarzeń i osoby, które podejmowały decyzje. Jeżeli chodzi o ten piknik, pan wójt gminy Sańsk występował już w marcu o zgodę na użycie śmigłowca policyjnego i otrzymał odmowę na kilka dni, na 4 dni przed wydarzeniami, przed tym piknikiem. Na skutek interwencji wiceministra Macieja Wąsika, do której to interwencji czy działań sam się publicznie pan minister Wąsik przyznawał, decyzja została zmieniona i policja wysłała ten śmigłowiec. Był to, proszę państwa, już czas kampanii wyborczej, a piknik odbywał się w okręgu wyborczym, w którym pan minister Maciej Wąsik był kandydatem na posła. Mieliśmy ten przykład, pokazuje cały szereg działań przedstawicieli obozu, ówczesnego obozu rządowego, którzy angażowali środki i narzędzia państwa polskiego we własną kampanię wyborczą dla odniesienia własnych korzyści wynikających z uzyskania mandatów poselskich. Przekraczano tym samym regulacje prawne dotyczące sposobu prowadzenia kampanii wyborczej, limitów finansowych na prowadzenie kampanii wyborczej. Najkrócej mówiąc, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialni za przestrzeganie porządku publicznego w kraju w sposób rażący ten porządek sami naruszali. W tej sprawie zespół kontrolny ustalił okoliczności, które stanowią podstawę do zawiadomienia, o którym powiedział pan minister Marcin Kierwiński. Proszę państwa, jeszcze raz trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie mogą być tolerowane takie zachowania przedstawicieli, najwyższych przedstawicieli państwa polskiego, którzy środki i narzędzia państwa używają dla własnych korzyści, w tym przypadku korzyści wyborczych, a jednocześnie sprowadzając zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego, dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego ten wniosek w naszym przekonaniu jest uzasadniony i go kierujemy. Wniosek do prokuratury o podjęcie postępowania w tej sprawie. Szanowni państwo, to nie jest tak, żeby też nie powstała taka nieprawdziwy obraz, że ten policyjny Black Hawk latał od imprezy do imprezy przez ostatnie lata. To był pierwszy od 3 lat przypadek, gdy w ten sposób wykorzystany był policyjny Black Hawk. Pierwszy raz. W wynikach kontroli ponad wszelką wątpliwość kontrolerzy usłyszeli od oficerów, którzy wyrażali zgodę na wylot tego Black Hawka, że polecenie zostało im przekazane drogą ustną przez byłego komendanta głównego policji. I komendant w toku prowadzonych czynności, kontrolerzy dowiedzieli się, że komendant Szymczyk nawet sam mówił osobom, które miały podpisywać się pod stosownymi wnioskami, zresztą bez stosownych uprawnień, że musi o tym zameldować, czy też poinformować musi o tej sytuacji pana ministra Wąsika.
Rola pana Wąsika w tej sprawie jest jasna i oczywista. To znaczy chwilę przed imprezą, wbrew pierwotnej opinii Komendy Głównej Policji, on ręcznie nakłaniał i skłaniał komendanta głównego policji do użycia Black Hawka niezgodnie z jego przeznaczeniem. To naszym zdaniem, zdaniem kontrolerów, prawników, jest jasna przesłanka, aby złożyć zawiadomienie w ramach 231 artykułu punkt 1 kodeksu karnego i też nakłanianie do przeznaczenia, do wykorzystania mienia publicznego niezgodnie z przeznaczeniem. Ale to, co powiedziałem państwu przy okazji granatnika, analizy granatnika, moim osobistym zdaniem, z punktu widzenia jakości działania formacji i tego, w jaki sposób policja powinna być nadzorowana, jest jeszcze bardziej, jest jeszcze smutniejszym obrazem, jak wyglądała policja pod rządami pana Szymczyka i pod rządami polityków PiS-u. To znaczy, zamiast szybko wdrożyć postępowanie dyscyplinarne wobec pilota, wobec osób, które podejmowały te decyzje, wdrożono taką procedurę, która de facto, mimo że wydaje się, że postępowanie wyjaśniające było prowadzone, miała doprowadzić do tego, żeby nikomu nic się nie stało. Dlaczego? Skąd taki wniosek? No, szanowni państwo, pilot, który pilotował tego Black Hawka, mimo że chyba sprawstwo w tej sprawie było dość oczywiste, widziała to cała Polska dzięki państwa relacjom, pilot zamiast otrzymać dyscyplinarkę i mieć wdrożone postępowanie dyscyplinarne, dostawał nagrodę, o czym mówiliśmy. Dostał dodatek motywacyjny we wrześniu, czyli już po zajściu, miesiąc po zajściu. Dostał nagrodę pieniężną w październiku. Dostał nagrodę pieniężną w listopadzie. A na sam koniec zwiększono mu dodatek funkcyjny. Dodatek funkcyjny w taki sposób, że zwiększa to jego emeryturę, gdyż o wniosek o taką emeryturę złożył. Gdyby nie to, że zmieniła się władza, to co robiono w Komendzie Głównej Policji skutkowałoby tym, że nikt za ten incydent nie zostałby ukarany. Przeciw nikomu nie wszczęto by nawet postępowania dyscyplinarnego. A osoba, która pilotowała tego Black Hawka, odeszłaby ze zwiększoną emeryturą. Dlatego składamy też drugie doniesienie, tak jak powiedziałem, na pana pułkownika Siekierskiego. To jest szef biura kadr, jeden z bardzo zaufanych funkcjonariuszy pana komendanta Szymczyka, bo to on odpowiadał w obu przypadkach jako rzecznik dyscypliny za proces wyjaśniania tej sprawy. I to on także podpisywał się na przykład pod jedną z nagród, o których państwu przed chwilą powiedziałem. W opinii kontrolerów. I to mówię bardzo jasno. Czynności, które były podejmowane w Komendzie Głównej Policji, nie miały na celu wyjaśnienia sprawy i wyciągnięcia jakichkolwiek konsekwencji, były czynnościami pozornymi, które miały służyć tylko i wyłącznie takiemu medialnemu powiedzeniu, ktoś zajmuje się sprawą, a nic się w tej sprawie miało nie dziać. Nikt nie zostałby, gdyby nie zmiana władzy, gdyby nie nasza interwencja, nikt w tej sprawie nie zostałby pociągnięty do odpowiedzialności. Powiem więcej, wszyscy, którzy uczestniczyli w tym procesie, odeszliby nieniepokojeni na emeryturę. Nawet postępowanie szkodowe, które dotyczy wielkich pieniędzy, ponad 2,5 miliona złotych, bo tyle kosztuje naprawa tego Black Hawka, byłoby niezakończone. Dopiero nowy komendant główny policji, dopiero my jako resort pod nowym kierownictwem skłoniliśmy komendę główną do tego, aby zakończyć postępowanie szkodowe, żeby odzyskać chociaż tą możliwą prawnie część tych kosztów od pilota, który pilotował tego Black Hawka. Jest dla mnie rzeczą oczywistą. Po tym, co zobaczyłem po wynikach kontroli na temat wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji i na temat Black Hawka, że bardzo mocno dbano o tym, żeby osoby, które uczestniczyły w tych incydentach, nie były karane, były nagradzane, spokojnie, aby mogły odejść do cywila, tylko dlatego,
że miały wiedzę, tylko dlatego, że miały wiedzę, jak zapadały decyzje. Stąd taki kompleks zawiadomień na generała Szymczyka po granatniku, o czym mówiliśmy, dziś na pana ministra Wąsika, jeżeli chodzi o przekroczenie uprawnień, i na pana Siekierskiego jako rzecznika dyscypliny, szefa biura kadr. To są te konsekwencje, które wyciągamy, które kierujemy do prokuratury. Już w pierwszych naszych doniesieniach wiecie państwo, że prokuratura podjęła czynności. To też zupełnie inne standardy, bo przecież wiele doniesień było składanych zaraz po tym incydencie i prokuratura nic z tym nie robiła. Teraz już pierwsze te zawiadomienia zostały podjęte. Kierujemy kolejne z takim głębokim przekonaniem, że głęboka patologia, podejmowanie decyzji na podstawie zleceń politycznych i na podstawie interesu określonych funkcjonariuszy partyjnych, nigdy więcej nie może się powtórzyć. Policja ma bronić społeczeństwa, ma bronić bezpieczeństwa. Śmigłowce policyjne mają latać po to, aby zabezpieczać bezpieczeństwo, aby pomagać ludziom, a nie po to, żeby kampanię wyborczą robili sobie ważni politycy PiS-u. To się musi skończyć, to się skończyło, a teraz rozliczamy tą patologię, która działa się na oczach całego społeczeństwa jeszcze kilka miesięcy temu. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Dzień dobry, Marta Abramczyk, TVN24. Ja jeszcze chciałam, jakby pan minister mógł podsumować to, ile łącznie jest tych spraw teraz w prokuraturze i co z kwestią pilota. Czy on już poniósł jakieś konsekwencje, oprócz tego, że prokuratura będzie tę sprawę badać? I jeszcze kolejne pytanie. Czy pana zdaniem nie doszło do naruszeń, jeżeli chodzi o przeszukania pomieszczeń dotyczących, należących do posłów suwerennej Polski? Dziękuję. Pani redaktor, jeżeli chodzi o pierwotne, no bo rozumiem, że pani łącznie pyta, jeżeli chodzi o postępowanie dotyczące kontroli z granatnika, wybuchu granatnika, wybaczcie ten kolokwializm, tam złożone zostało jedno zawiadomienie wobec pana generała Szymczyka, ale ono zawiera dwie kwestie. Przewiezienie broni i niedopełnienie obowiązków, posiadanie broni i niedopełnienie obowiązków, jeżeli chodzi o sprawdzenie tejże broni. Drugie zawiadomienie z tamtej kontroli to zawiadomienie, którego celem jest wskazanie, określenie i ewentualne ukaranie, jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osób, które nie zarządziły ewakuacji wtedy, gdy ten granatnik wybuchł, bo to była sytuacja bardzo niebezpieczna. Mówiłem wtedy państwu, jak niewiele brakowało do tego, żebyśmy mieli do czynienia z katastrofą budowlaną, a wtedy wydaje się, że władze tamtejszej Komendy Głównej Policji zajmowały się tym, żeby tuszować sprawę i żeby nikt o tym nie wiedział, a nie tym, żeby tą sprawę wyjaśniać. W ramach tego postępowania składamy doniesienie, złożyliśmy doniesienie na pana Macieja Wąsika oraz doniesienie łączne z obu tych kontroli dotyczące pana Siekierskiego, czyli osoby, która miała wyjaśniać sprawę, a de facto podejmowała czynności, które miały służyć temu, aby tych spraw nigdy nie wyjaśniono. I to jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Co do pytania drugiego, panie redaktor, w tej sprawie służby działają na polecenie prokuratury. Są bardzo w ramach bardzo jak określonych kompetencji. To prokuratura wyznacza zakres czynności, jeżeli chodzi o działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jestem głęboko przekonany, że zarówno od strony prokuratury, jak i ABW przez wszystkie czynności były przeprowadzone zgodnie ze sztuką. Jestem tutaj przekonany, że osoby nadzorujące zarówno prokuratura, jak i służby specjalne głęboko przez te 3 miesiące, odkąd się tym zajmują, głęboko zmieniły standardy tego typu operacji. Wiecie państwo, ja pamiętam, jak jeszcze rok temu tego typu zatrzymania odbywałyby się w świetle fleszy jednej określonej telewizji. Byłby to, powiedziałbym, serial emitowany na żywo o 6:10. Popatrzcie państwo na zmianę standardów w tym zakresie. Natomiast, panie redaktor, ja nie nadzoruję służb specjalnych, natomiast jestem przekonany, że wszelkie czynności przeprowadzone były zgodnie ze sztuką, tak jak powinny być przeprowadzone na zlecenie prokuratury krajowej.
Dzień dobry, Magda Szypietowska, Fakty TVN. Panie ministrze, ja mam pytanie, bo dzisiaj zgodnie z dzisiejszą informacją Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że nie będą honorowane dyplomy MBA wydawane przez Collegium Humanum. I mam stąd moje pytanie, ponieważ taki dyplom też posiada szefowa pana gabinetu, która jest również członkinią Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Stąd chciałabym uzyskać pana komentarz w tej sprawie. Pani redaktor. Bardzo dziękuję w ogóle za to pytanie, bo to może będzie okazja, żeby rozliczyć się z kilkoma nieprawdami i kłamstwami w tej sprawie. Pani Magdalena Rogulska, szefowa mojego gabinetu politycznego, nie zasiada już w Radzie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Zrezygnowała z tej funkcji miesiąc temu. Teraz dlaczego zrezygnowała, bo w tej sprawie jest bardzo wiele przekłamań, nieprawidłowości. Pozwólcie państwo na trochę dłuższy komentarz, bo myślę, że to będzie szalenie istotne. Gdy jako minister spraw wewnętrznych i administracji obejmowałem swój urząd, gdy wszedłem tutaj 13 grudnia, dzień później dołączyli do mnie niektórzy sekretarze i podsekretarze stanu, rozpoczęliśmy proces niejako zabezpieczenia publicznych pieniędzy przed poprzednią ekipą, trzeba to powiedzieć bardzo wprost. Rada Nadzorcza PWPW jeszcze w starym składzie, ze starym zarządem, zwołana była na poniedziałek. 13 to była środa, była zwołana na poniedziałek. Mieliśmy bardzo poważne sygnały, że Rada Nadzorcza, ta stara Rada Nadzorcza ma podejmować uchwały. Ja nie wartościuję, bo nie chcę wszystkiego w tej sprawie mówić, ale ma podejmować decyzje, które mogą w sposób istotny zaważyć na przyszłości spółki, na przykład zgody na kolejne zakupy i na przykład kwestie dotyczące audytów wewnętrznych. Wiecie, że PWPW zaangażowana była także w wybory kopertowe. Jako minister nadzorujący i dbający o grosz publiczny podjąłem wtedy natychmiastową decyzję, że Rada Nadzorcza powołana przez poprzedni rząd straciła mandat i wybrałem wtedy 5 pracowników resortu, pracowników podkreślam, i którzy weszli w trybie tymczasowym do czasu wyłonienia nowych władz spółki do tejże rady. Wszystko działo się bardzo, bardzo szybko. Jak państwo się domyślacie, w ciągu pierwszych 3 dni ja też kierowałem się, wyznaczałem te osoby, do których z punktu widzenia właściciela miałem zaufanie. I mówiłem wtedy i deklarowałem bardzo jasno, że skład tej Rady Nadzorczej zmieni się, gdy tylko Rada Nadzorcza przygotuje założenia transparentnego konkursu, który zostanie rozpisany celem wyłonienia nowych władz spółki. W momencie, jak konkurs został ogłoszony, konkurs na prezesa, to był końcówka lutego, początek marca, trójka z członków rady zgodnie z deklaracjami na ten czas, na który było powołane, z deklaracjami wcześniejszymi, złożyła rezygnację. W tej trójce była pani dyrektor Magdalena Rogulska. I chcę bardzo jasno powiedzieć, ponieważ w tej sprawie narosło bardzo wiele kłamstw i wypaczeń. Pani dyrektor Magdalena Rogulska znalazła się w tej radzie na okres czasowy, o czym mówiłem, celem zapobieżenia dziwnym transakcjom, które mogły się zdarzyć w wyniku działań poprzedniej Rady Nadzorczej. Znalazła się tam, aby bronić grosz publiczny. Panie ministrze, tylko dopytam, właśnie ten komunikat CIR-u był taki, że te dyplomy nie będą już obowiązywać z tej uczelni. To pana też komentarz do tego, bo to też wiadomo, że ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością, ale również kilka osób, między innymi obecna pani wiceminister, również taki dyplom posiada. Skąd taka decyzja? Też jakby komentarz do tego poproszę. Ja myślę, że to jest po prostu dbałość, najwyższa dbałość aktualnej ekipy o standardy, o wysokie standardy w tym zakresie. Jeżeli są wątpliwości, a tych wątpliwości przecież pojawia się bardzo, bardzo wiele, to jest w 100% słuszna decyzja, która przeszli na spekulacje. Ja nie chcę nikogo w tej sprawie, nie chcę być sędzią w tej sprawie, ale tam gdzie pojawiają się wątpliwości,
powinniśmy kierować się interesem publicznym. W interesie publicznym jest to, aby sprawa Kolegium Humanum została wyjaśniona do końca, więc te osoby nie powinny zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. I to jest decyzja jasna, klarowna. Ja myślę, że znakomita większość tych ludzi to są osoby, które w sposób uczciwy, znaczy, które są ofiarami tej uczelni, ofiarami poprzedniego, właściwie nie wiem, czy poprzedniego, czy aktualnego, bo to taki nieustalony status, aktualnego rektora, ale myślę, że najlepszy, to co mógłbym zaproponować, to uważam, że te osoby po prostu powinny podejść do egzaminu państwowego i zdać ten egzamin na członków rad nadzorczych. Ja zresztą jak od dłuższego czasu i mówiłem to kilka miesięcy temu, jestem głębokim zwolennikiem tego, że jeżeli państwo kiedykolwiek wprowadziło takie rozwiązanie, że samo państwo jako Ministerstwo Skarbu certyfikuje członków rad nadzorczych, to od tego nie powinno być żadnych odstępstw. Dzień dobry Państwu, Antoni Hejduk, TOK FM. Panie ministrze, po zamachu w Rosji Donald Tusk ogłosił, że między innymi MSWiA bada tę sytuację pod względem potencjalnego zagrożenia dla kraju. Stąd moje pytanie, czy teraz w okresie zbliżających się świąt wielkanocnych Polacy mają się czego obawiać i czy ministerstwo podejmuje jakieś specjalne działania? Panie redaktorze, zadaje pan pytanie, jak zapewne się pan domyśla, o niektórych rzeczach. Nie, oczywiście nie będziemy, nie możemy mówić w sposób publiczny, zwłaszcza po tej rozmowie z panem premierem. Natomiast nie, służby są w gotowości, służby na bieżąco pracują, zarówno służby podległe MSWiA, jak i służby specjalne, służby podległe resortowi obrony narodowej. Mam nadzieję i głębokie przekonanie, że te święta przebiegną spokojnie. Natomiast sytuacja oczywiście, i to nie jest kwestia ostatniego tygodnia, ale ona od wielu tygodni jest sytuacją podwyższonego ryzyka z racji tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. I to jest rola służb, żeby cały czas być w najwyższym stanie gotowości i jestem przekonany, że polskie służby czują ten ciężar odpowiedzialności, która na nich spoczywa. Nie wiem, czy pan minister... Myślimy o znowu uzupełnieniu, dlatego że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych koordynuje pracę służb i instytucji państwa w zakresie zagrożeń terrorystycznych. Ja jako sekretarz stanu przewodniczę specjalnemu zespołowi. Jak państwo wiecie, mamy w Polsce od długiego już czasu drugi stopień alarmowy. W zakresie tych zagrożeń, również drugi stopień w zakresie zagrożeń w cyberprzestrzeni i cały czas, a w szczególności po tych zdarzeniach w Rosji, analizujemy tę sytuację. Zespół będzie spotykał się, żeby ocenić, czy nie ma konieczności podwyższenia tych stopni alarmowych za kilka dni. Dziękuję. Dziękuję państwu. Myślę, że zakończyliśmy. Chyba, że są jeszcze jakieś pytania, bo nie chcę, mamy jeszcze 5 minut, więc nie chcę stworzyć wrażenia niepełnej odpowiedzi. Nie ma pytań, panie ministrze. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.